Chciałbym troszkę odświeżyć pan, panu, panu pamięć. Nie, to są, to są moje wątpliwości, które, które zauważyłem, a które chciałbym wyjaśnić. A my też możemy wyjaśnić? A proszę wyłączyć mikrofon teraz. Ja pytam, czy, może, czy będziemy mogli wyjaśnić. Proszę wyjaśnić, teraz się pan dowie. Czyli będę mógł? Proszę mieli... wyłączyć mikrofon. A pan odpowie na pytanie? Ja zadaję teraz pytanie. Nie, pan może udzielić odpowiedzi na moje pytanie. Utrudnia mi w tam, Pan w tej chwili prowadzenie obrad. Ja zadałem Panu pytanie, czy będziemy mogli również w takim trybie. A to jest proste pytanie. Pana do porządku i stwierdzam, że uniemożliwia Pan prowadzenie obrad. Proszę wyłączyć mikrofon. Bardzo proszę, tylko proszę odpowiedzieć na pytanie z Odpowiem w stosownym czasie. Proszę, proszę, proszę wyłączyć mikrofon. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący. Czekamy. To jest notatka decyzyjna dla ministra spraw zagranicznych Pana Zbigniewa Rała w sprawie koncepcji rozwoju Centrum Decyzji Wizowych. Przygotowana przez Departament Konsularny 30 grudnia 2022 roku. Czy poznaje pan tę notatkę? Możemy Proszę sekretaria o podanie notatki panu. Po pierwsze, po pierwsze jest za daleko, żebym ją zidentyfikował. No proszę. Bo, bo pan twierdził, że koncepcja Centrum Decyzji Wizowych to nie była pana pana inicjatywa. Poznaje pan czy nie poznaje, tak czy nie? Zaraz, zaraz, zaraz. Jeśli jeśli ją y, y, podpisałem, to. Podpisał pan. No dobrze. Dobrze, to kolejne a... pytanie. Chciałbym, żeby pan miał też świadomość jeszcze jedną, bo pan próbuje prowadzić taką narrację, że kwestia dotyczy 607 łapówek, które przyjął Edgar Kobos, a w którym to procederze pomagał mu Edgar, y, Piotr Wawrzyk. Chciałbym mieć, żeby pan miał też świadomość, to nie jest informacja, która nie jest niejawna, ale prokuratura też zajmuje się kwestią procesu legislacyjnego dotyczącego. Tak naprawdę, rozszczelnienia systemu. Chciałbym pana zapytać, bo pan podpisał takie rozporządzenie, rozporządzenie ministra spraw zagranicznych z 21 grudnia 2022, zmieniające rozporządzenie w sprawie wydawania wiz krajowych cudzoziemcom przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. To rozporządzenie dotyczyło również tych osób, które wjeżdżały na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie wizy krajowej z adnotacją Poland Business Harbor. To rozporządzenie weszło w życie, jest opublikowane pod pozycją 2760 w dzienniku ustaw, ale do tego, do tego rozporządzenia były liczne wątpliwości, także służb specjalnych. Mianowicie służba kontrwywiadu wojskowego, i żeby było jasne, jest to dokument jawny, napisała taką opinię. Niepokój budzi modyfikacja podstawy dla składania wniosków o wydanie wiz, o których mowa w artykule 60 ustęp 1 punkt 23 ustawy, poprzez wykreślenie zastrzeżenia, że uprawnionymi do składania wniosków są jedynie ci obywatele Republiki Białoruś, którzy z uwagi na grożące im represje lub prześladowania albo ze względów bezpieczeństwa nie mogą wrócić do kraju swojego obywatelstwa, by tam ubiegać się o udzielenie wiz na wjazd do Polski. Służby specjalne Republiki Białoruś i Federacji Rosyjskiej ściśle współpracują ze sobą. Więc ułatwianie pozyskania wiz obywatelom państwa współpracującego z Federacją Rosyjską jest sprzeczne z interesami bezpieczeństwa Polski i obywateli. Rozszerzenie podstaw do składania wniosków, wydanie wiz jest udogodnieniem dla służb specjalnych zarówno białoruskich, jak i rosyjskich przy lokowaniu na polskim terytorium osób współpracujących z Federacją Rosyjską i Republiką Białoruś. Czy, pan, czy do pana docierały takie opinie ze strony kontrwywiadu wojskowego? Polityka... Polityka wizowa i polityka migracyjna y, zawsze jest y, zderzeniem, jak już mówiłem, wektorów bezpieczeństwa i potrzeb gospodarczych. Rozumiem, że y, kontekst, który pan przewodniczący podnosi. Do tego właśnie się sprowadza. Ja mogę powiedzieć tylko, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych ani nie było inicjatorem, ani nie było wiodącym podmiotem tej inicjatywy Poland Business Harbor, natomiast pełniło tam wiodącym podmiotami, był KPRM i Ministerstwo Rozwoju, a Ministerstwo Spraw Zagranicznych pełniło rolę drugorzędną, Dobrze. Zapewniając, to jest pana rozporządzenie. zapewniając, no oczywiście, że skoro byliśmy podpisał. częścią tego, tego przedsięwzięcia, w, jako, jako podmiot niewiodący i nie... U, i nie inicjujący, niemniej jednak ze względów ustrojowych konieczny w tym no dobrze, przedsięwzięciu. To, to wymagało, to wymagało regulacji prawnej nasz udział. To, w tym. to rozporządzenie podpisał pan no tak, to Ale, prowadzi, ale tak. prowadził te roz, to rozporządzenie yy, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Piotr Wawrzyk. No zgodnie. Z... I to było dokładnie pół roku niecałe pół roku po tym, bo to był listopad, 25 listopada 2022, data sporządzenia projektu, czyli kilk, co najmniej kilka miesięcy po tym, kiedy już pan dostawał informację od Mirosława Kamińskiego, że coś złego się dzieje w procesie e, wizowym. Ja chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz, bo e, tak, ma, pewno, mam, tak. r, mam wrażenie, że e, pana następcy jednak poczynili trochę więcej ustaleń dotyczących tego, jak funkcjonowało w ministerstwo w latach 2020-20... 23. I tutaj nie wiem, czy Pan zna te dane i zna Pan ten dokument, który został sformułowany w, ostatnich, w ostatnim czasie, ale dotyczy bezpośrednio tego okresu, kiedy, kiedy Pan ministrem był. To jest między innymi diagnoza problemu. Ona została sformułowana w ten sposób. Brak rozwiązań legislacyjnych i systemowych, zamiast tego pod presją środowiska pracodawców postulującego pilne uzupełnienie rynku pracy oraz środowiska naukowego, promującego źle pojmowaną ideę umiędzynarodowienia polskich uczelni i poprzedni rząd podjął szereg nieskoordynowanych działań doraźnych, które doprowadziły do utraty kontroli nad przepływem ludności. Wydawanie zezwolenia na pracę, na życzenie w sposób niekontrolowany w oderwaniu od projektów polskiej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa rzeczywistych potrzeb polskiej gospodarki i możliwości polskich konsulów. Nadużywanie zbyt łatwej rekrutacji na studia w Polsce przez cudzoziemców, których rzeczywistym celem wjazdu jest świadczenie pracy lub emigracja do innych krajów państw Schengen, a wreszcie chaos prawny w obszarze polityki migracyjnej i wizowej pogłębił się podczas pandemii, kiedy kolejne nowelizacje ustawy covidowej wprowadzały w sposób nieskoordynowany nowe regulacje dotyczące niedoborów na polskim rynku pracy cudzoziemskimi pracownikami. Chciałbym się zapytać, pan powiedział, że polityka wizowa jest powiązana ściśle z polityką migracyjną. Czy może pan potwierdzić, że polityki migracyjnej jako dokumentu, jako uchwały Rady Ministrów, jako pewnego wzorca w okresie, kiedy pan był ministrem spraw zagranicznych, nie było? Pan zdaje sobie sprawę, panie przewodniczący, że jest to pytanie, pytanie z tezą. Dotyczy ono kwestii wielokrotnie już e, omawianych. Czy była polityka komisji. migracyjna także, rządy PIS? I także, jak pan, jak pan powinien pamiętać, obficie wypowiadałem się w tej kwestii, Dobrze. że mieliśmy bardzo pryncypialną, przejrzystą, jednoznaczną Jasne. politykę migracyjną, Kogo której, pan? Brakowało, Kogo pan? której brakowało, zanim objęliśmy rządy i której obawiam się, Dobrze. Ale rozumiem, że pan mi teraz przerwie, bo rzecz dotyczy... Nie, nie, ja chciałem tylko zapytać pana, kogo pan skierował do takiego międzyrozrodowego zespołu do spraw migracji z ramienia swoich zastępców? Pamiętam? Nie pamiętam tego. To ja panu przypomnę, Piotra bardzo, Wawrzyka. Bardzo proszę, ale to zupełnie, zupełnie zrozumiałe. Ja pytałem, jeszcze chciałbym wrócić, bo to jest... Ale zaraz, pan mi przypomniał, ja chcę podziękować za to przypomnienie i zupełnie mnie ta decyzja nie dziwi, dlatego że zgodnie z podziałem kompetencji on nadzorował tą problematykę. My zajmujemy się również nie tylko kwestiami afery korupcyjnej wokół Ministerstwa Spraw Zagranicznych z udziałem Edgara Kobosa, wspieranego przez Piotra Wawrzyka, ale nie zajmujemy się sprawą Orlenu. Pan powołał wtedy, kiedy pan premier Morawiecki odwołał Piotra Wawrzyka, powołał pan Jarosława Lindenberga na stanowisko, rozumiem, sekretarza stanu czy podsekretarza? Podsekretarza, podsekretarza stanu. Podsekretarza stanu. Tak. Czy pan wie, że. Mm, Pan premier Morawiecki powołał. Czy pan wie, że pan Lindenberg, pan minister Lindenberg, zmienił decyzję Piotra Wawrzyka dotyczącą Orlenu? Mianowicie zamknął szybką ekspresową ścieżkę dla obcokrajowców przyjeżdżających na inwestycje Olefiny 3. I był to wrzesień 2023 roku. Czy pan y, ma jakieś informacje, dlaczego pana nowy wiceminister. Zmienił decyzję wcześniejszą Piotra Wawrzyka dotyczącą ułatwień, które otrzymywała, e, otrzymywała otrzyma, w zakresie polityki wizowej, otrzymywał wykonawca Orlenu. Zapewne dlatego, że biorąc pod uwagę okoliczności, w których objął e, swoje stanowisko, uznał, że jest to jedynie zasadna decyzja. Czy konsultował z panem ewentualne nieprawidłowości, które mogły Nie. tu wystąpić? konsultował tą decyzję z panem? Nie, dlatego że, dlatego, że powołując go na to stanowisko, przekazałem mu te zadanie i obdarzyłem go stosownym zaufaniem. Dobrze. Jeden ze świadków, jeden ze świadków yy, zeznał, mhm. że pan wydał komunikat 15 września 2023 roku, że wstrzymuje pan wszystkie umowy dotyczące outsourcingu wizowego. Pamięta pan ten komunikat? Pamiętam doskonale. Jeden ze świadków zeznał, niestety nie mogę powiedzieć, jaki dokument chodzi, mm -hmm. że ten dokument powstał na Nowogrodzkiej, był wytworzony w ramach Komitetu Wyborczego PiS. Czy może pan potwierdzić tę te informację? Panie... Ten, komunikat, ten komunikat, komunikat MSZ-u. Pytanie jest bardzo proste, może będzie panu łatwiej. Czy komunikat MSZ dotyczący wstrzymania outsourcingu wizowego i wszystkich umów Powstał w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, czy powstał w Komitecie Politycznym PiS Nowogrodzkiej? Panie, panie przewodniczący, każdy dokument powstaje, ministerialny, powstaje w ministerstwie. Czy mogło tak być, że ten, komitet, że ten komunikat był. To, była, to był czas kampanii wyborczej, to było dokładnie na miesiąc przed wyborami, 15 października. Czy mogło być tak, że. Treść tego komunikatu konsultowano z Komitetem Wyborczym PIS lub osobami spoza Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Tak czy nie? Panie, panie Przewodniczący, decyzje polityczne, stronnic politycznych nie są przedmiotem badań tej komisji. Nie, to jest charakter, kto ma prawo ingerować w procesy, które zachodzą, w te procesy, które zachodzą wokół ministra spraw zagranicznych. Nie, panie przewodniczący. Decyzje, prawa Adgera Kobosa pokazuje, decy... że osoby nieuprawnione już to robiły. W, decyzje, wkraczały w obszar polityki wizowej. Doktor... Teraz się pytam, kto wkracza w obszar polityki komunikacyjnej czy medialnej? Pan... Jeden ze świadków zeznał, że komunikat prasowy 15 września, jego treść nie powstała w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, tylko powstała poza Ministerstwem Spraw Zagranicznych. Czy pan to potwierdza, czy nie? Ja przed chwilą powiedziałem, że dokumenty ministerialne powstają w ministerstwach. I to ten dokument, o którym pan mówi, nie stanowi tutaj. Czy może pan potwierdzić, że ktoś wyjątku? mógł mieć wpływ spoza. Proszę? E, czy może pan potwierdzić, że ktoś mógł mieć wpływ spoza Ministerstwa spraw zagranicznych na treść panie, tego komunikatu? Panie, panie przewodniczący, pan pyta o część różnych decyzji politycznych które nie są, nie są przedmiotem obrad dociekań tej komisji. Ja panu przypominam, że ja jest, że minister, każdy minister Dobrze. jest nominatem politycznym, ponosi odpowiedzialność Dobrze. za zarządzanie swoim. Dobrze. A teraz, teraz kwestia prawdą... swoim resortem i Pan będę zobowiązany, kolejna... jak pan mi pozwoli, jeszcze powiedzieć dwa słowa na ten temat. Na temat komunikatu, rozumiem, tak? Nie. Nie, nie, to w każdej ja zadałem komunikat. Także na nie wiemy, nasz w czas się kończy. Powoli. Tego komunikatu, jak i każdego innego dokumentu, Dobrze. który powstaje w ministerstwie, z jednej strony on Pan... wynika z władczego działania ministra, a z drugiej strony odpowiedzialności politycznej tegoż ministra zarówno przed radą ministrów jak i całej rady ministrów parlamentarzysta pan wie Dobrze. wobec większości sejmowej czy pan się uważa po przesłuchaniach komisji śledczej które które pokazały w jaki sposób odbywał się system y, kierowania nazwisk które miały y, być Priorytetowo traktowane. Czy Pan uważa, że to, co robiła Pani Raczyńska, na którą Pan też się powołał w swoim słowie wstępnym, wysyłanie nazwisk obcokrajowców poprzez komunikatory ze znikającymi wiadomościami, to jest do, dobry tryb wysyłania wiadomości o obiegu dokumentów w Ministerstwie Spraw Zagranicznych? Czy Pan tolerował takie praktyki? Jeśli był to tak, jak Pani Raczyńska podejrzewam, wyjaśniała, i nie tylko ona, jeśli był to. Sposób przyjęty komunikowania się, o czym ja nie jestem w stanie się wypowiadać, jeśli był skuteczny, to Pan wie, że, że w każdym, że w każdym resorcie sposoby komunikowania są formalne, nieformalne, półformalne formalne? i całkowicie. Czy to, czy to proszę, był formalny tryb? A tego to ja nie wiem, nie znam tej sprawy. Dobrze. Ostatnie pytanie. Chciałem zapytać o kwestie dotyczące programu Poland Business Harbor. Czy dochodziły do Pana informacje, że po wybuchu wojny, pełnoskolowej wojny na Ukrainie, służby specjalne składały różnego rodzaju wnioski dotyczące wstrzymania tego programu wobec Federacji, obywateli Federacji Rosyjskiej? Czy Pan miał jakąś wiedzę, że służby zabiegają? o to, żeby wstrzymać ten program na obywateli Federacji Rosyjskiej w zakresie uzyskiwania wiz biznesowych, wjazdowych na teren Polski. Panie, Panie przewodniczący, przy projektach tego typu ścierają się różne opinie, dotyczą także fragmentów danych przedsięwzięć. W związku z tym, po pierwsze, nie jest dla mnie w tym, to nie stanowi nic dziwnego, jeśli relacjonuje Pan to rzetelnie, a nie mam podstaw zakładać, no staram się nie mieć, że jest inaczej, to sądzę, że, że służby działały zgodnie ze swoimi kompetencjami. Natomiast natomiast musiały przeważać inne względy, ale ja nie chcę Dobrze. dalej spekulować. Czy pan słyszał o spotkaniu, które mogło mieć miejsce w 8 kwietnia 2022 roku, w którym uczestniczył pana, jeden z pana zastępców, ale też uczestniczył minister Janusz Cieszyński, przedstawiciele Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, przedstawiciele ABW, które dotyczyły właśnie tego problemu? Panie... Czy, czy, czy pana zastępca, a był to pan. Pan minister Paweł Jabłoński informował Pana o treści tego spotkania. Tego, tego nie pamiętam, powtórzę tylko, że MSZ nie był ani podmiotem inicjującym, ani nie był podmiotem wiodącym tego, tego przedsięwzięcia. Natomiast całemu przedsięwzięciu prowadzone mu przez inne resorty E, se, sekundowałem, dlatego że jego geneza wskazywała na. Troskę o polską rację stanu, pomyślność naszą, naszych obywateli i rozwój gospodarczy. Czy Polski, się pan... Na straży czego stała właśnie ta decyzja naszego Otwierał rządu? Otwierał pan razem z panem Tobiaszem Bochańskim ten, ten nowy biurowiec Centrum Decyzji Wizowych w Łodzi. Czy pan wie, że te przestrzenie, które są wynajmowane, za które płaci Ministerstwo Spraw Zagranicznych, grube miliony, stoją w tej chwili w dużej mierze puste? Czy nie poczuwa pan. Się do jakiejś odpowiedzialności za to, że podpisała, podpisała Pana pana Ministerstwo umowy na 60 miesięcy. Rozporządzenie zostało wstrzymane na skutek spotu Pana Premiera Donalda Cuska, a dzisiaj te przestrzenie, dzisiaj te przestrzenie biurowe stoją puste, a Ministerstwo zamiast inwestować w pracę konsulów, w pracę naszych placówek dyplomatycznych, wydaje pieniądze na, na, puste, na puste przebiegi. Czy nie jest Panu wstyd po prostu? Panie. Panie przewodniczący, powiem panu zupełnie szczerze, że y, miałem pewne wątpliwości, czy zgodnie z y, opinią części posłów tej komisji rzeczywiście ona służy pańskiej autopromocji w czasie wyborczym. Nie, Ale ja pytam teraz o pana nie rolę. Mam, nie mam żadnych wątpliwości. Proszę, żeby panu uprzejmie zastanowił się, mam pytanie ile jeszcze. jest nieprawd i test w tym pytaniu. Ja, mam po pytanie pierwsze, teraz jeszcze ten gmach nie został, jak pan powiedział, otwarty. Tak? Wieżowiec czy gmach? Czy wieżowiec Te, jest, obiekt, tylko pan, pan, pan wynajął tam przestrzenie, które nie są wykorzystywane przez ten, Ministerstwo Ale, ale proszę, Ale proszę nie zmieniać teraz Dobrze. istoty tego, o czym mówię. Pierwsza teza, którą pan bezprawnie i w złej wierze zawarł w swoim pytaniu, sprowadza się do tego, że w tym celu osoby, które śledzą przebieg Obrad tej nie, komisji. szanowny panie. Są przekonane po tym, co pan powiedział, że w tym celu w Łodzi zbudowano jakiś gmach. Nie, nie, szanowny no panie. To, ja to, powiedziałem no o, proszę, żeby się o biurowcu, z tego, nie, ja z tego wycofał. się. To, że wszyscy, ja tam... którzy obserwują posiedzenia tej komisji, mają pełną świadomość, że chodzi o umowę najmu, którą zawarli no pana ludzie na 60 miesięcy bez możliwości wypowiedzenia. No więc, no więc, no więc właśnie. Dobrze, mam więc ostatnie pytanie, czy w ramach. Nie nic, ale przepraszam. Czy w ramach. Bo... Nie, ostatnie pytanie, bo 4 13, mi pan pytanie, które ze stanem faktycznym nie ma nic wspólnego. Pytanie z tezą, a teraz pan chce Dobrze. zrezygnować z kontynuacji problematyki. Czy którą był pan, pan przesłuchiwany? Pan sam wprowadził, Czy więc pan pozwoli, pozwoli, że skończę. O jakich milionach pan mówi? O jakich milionach pan mówi? No Oczywiście, jakich. że o milionach. Proszę? O Ta umowa generowała... Przez okres o, 60. To, yy... W milionach pan. Mówi. Ale to niech pan powie, w milionach. A pan zna? A ja nie znam tych szczegółów. A ja znam, ale mam to, no to w dokumentacji. Proszę, to ja chętnie posłucham. Ale ja nie będę teraz tego sprawdzał w dokumentacji, no więc którą pan ma. Załóżmy, mam. że zgodnie z tym, Dobrze. co pan chciałby usłyszeć od siebie samego, jest to 5 czy 10 milionów. I wskazał pan winnego tej niegospodarności w końcu pana pan, wypowiedzi. Ja myślę, że pana, zrobią to za mnie. Pana, e... pana premiera, szefa pańskiej formacji. Zrobią to za mnie, szanowny panie. Również w tym zakresie, w, okresie, w zakresie nieruchomości, bo my tej sprawy dokładnie nie analizowaliśmy, to nie jest naszym podstawowym zagadnieniem, ale mam absolutną wiedzę na temat tego, że Najwyższa Izba Kontroli tym wątkiem szczególnie się zajmuje. I pan wie o tym, że pan był również przesłuchiwany przez kontrolerów NIK w tej sprawie. Tak, Szanowni i doskonale pa pamiętam moje zeznania w tej kwestii i ich tenor był zupełnie inny niż pan jest uprzejmy przedstawiać teraz. A ja byłem tam przesłuchiwany, a nie. Czekamy pana. na wnioski pokontrolne. NIK, według zapowiedzi e, kierownictwa NIK, w, w najbliższy piątek, 7 czerwca. Wnioski pokontrolne zostaną odesłane do ministra Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Chciałem podziękować świadkowi no, za my... złożenie za, zło, za złożenie zeznań. Chciałbym poinformować świadka, że jest Panie pan, pan na Chciałbym poinformować świadka, że protokół z tego posiedzenia będzie do podpisana przez pana w terminie w którym protokół powstanie zostanie Panu to poproszony. Chciałbym, yy, zamykam ten punkt porządku dziennego, jakim jest przesłuchanie Pana Zbigniewa Rała.